Siemanko ludziska, z tej strony Maksim. Witam Was w pierwszym premierowym odcinku nowej playlisty, w której zajmiemy się automatami do gier. Postanowiłem sobie oderwać się od tych gameplay, które teraz najczęściej kręcę, tym bardziej, że moja historia gracza w tej chwili jest wstrzymana, bo dlatego, że nie posiadam jednego ze sprzętów, które chronologicznie jakby miałem w domu, a nie chcę go kupować za dość duże pieniądze, które w tej chwili ten sprzęt jest wystawiany na różnych serwisach. Szukam jakiejś okazyjnej ceny, żeby ten sprzęt dostać. A w jednym z odcinków, który był poświęcony właśnie automatom, pokazywałem Wam ten roboczo zwany stoliczkiem projekt. Część ludzi naprawdę dość mocno zainteresowała się tematem. Część z Was jako młodsi gracze niezbyt pamiętają akurat te czasy, które kojarzyły się z automatami. Dla mnie temat jest typowo bardzo bliski, bardzo nostalgicznie do tego podchodzę, dlatego że ja jestem, tak jak wiecie, graczem starej daty. Ja zaczynałem grać w latach 80., można powiedzieć od połowy lat 80., gdzieś tam już wciągnął mnie ten gaming. Także powiem Wam, że na automatach zaczęła się ta moja miłość do gier, ta moja pasja i zainteresowanie grami, które przetrwało do dzisiaj. Także mogę gadać na ten temat godzinami, gdzieś tam wciskając jakieś ciekawostki. Zacznijmy od tego, że ta playlista, która będzie tworzona, będziemy tworzyć automat od podstaw. Być może znajdą się też entuzjaści tacy jak ja, którzy gdzieś tam nostalgicznie sobie taki mebel zbudują. Znajdą się też ludzie, którzy na zasadzie jakiegoś gadżetu, na zasadzie takiego mebla, który gdzieś tam w domu sobie będzie stał, będą do tego podchodzić, a znajdą się ludzie, którzy po prostu będą chcieli sobie zbudować dość dużą skarbonkę gabarytowo. Wbrew opinii, która krąży gdzieś tam po internecie, wcale nie są to takie duże koszta zbudowania automatu. Oczywiście tutaj rozgraniczamy trzy rzeczy. Ja będę robił w miarę najtańszym kosztem taki automat, dlatego myślę, że nie będą to kwoty, tak jak niektórzy mówią, tam około od 1500 do 2000, na pewno nie. Ja myślę, że tak na oko około 500-600 zł powinniśmy spokojnie się zmieścić, robiąc większość rzeczy samemu. Podchodzę też jeszcze do tego, znaczy tutaj rozgraniczając, jakie to są koszty, tak? Oczywiście, jeżeli chodzi o automaty, ten przedział tych cen w przypadku właśnie budowy tego automatu jest naprawdę mocno, mocno szeroki. Możemy podejść do tematu naprawdę na wiele, wiele, wiele sposobów. Jeżeli ktoś ma kasę, jest jakimś tam perfekcjonistą i chce pakować naprawdę porządne sprzęty, naprawdę chce wszystko robić jako perfekcjonista, żeby tam wszystkie były nowe bebechy, żeby to wszystko było ładne, piękne, nieużywane, to oczywiście zapłaci więcej kasiorki. A jeżeli chcemy, można powiedzieć, iść po kosztach, ale też niekoniecznie, żeby to było jakąś fuszerką, tylko żeby ten automat, gdy pójdziemy po kosztach, wcale nie będzie jakiś o wiele, wiele gorszy od takiego automatu z profesjonalnymi rzeczami, że tak powiem. Nawet nie tyle z profesjonalnymi, bo tutaj praktycznie na kilku rzeczach się to będzie opierać, ale to myślę, że będzie później na ten temat. To można spokojnie się zmieścić. Zobaczycie, że Polak potrafi sobie poradzić tym, co ma aktualnie pod ręką, bądź też co może sobie wykombinować na szybko. Pierwszy odcinek będzie przegadany, tak jak mówię. Zacznijmy od tego, jak rozróżniamy takie automaty i jakie automaty ludzie budują ogólnie. Zacznę od tych takich najmniej popularnych. Ja Wam zaraz to tutaj gdzieś tam naszkicuję. Wiem, że przez większość czasu tutaj akurat widać pustą kartkę. Zacznijmy od automatu stolikowego, który gdzieś tam przez niektórych jest robiony, ale nie jest to zbyt popularne. Mniej więcej to wygląda na zasadzie stolika, tak? Mamy tutaj stolik, mamy tutaj na tym stoliku, sorki, że za taki szkic, ale maluję to gdzieś na kolanie w plenerze. Mamy stoliczek, tutaj mamy za szybą ukryty dość duży ekran. Kontrolery możemy schować w odpowiednim miejscu, tudzież czy tam nawet, nie wiem, na wysuwanych szufladach, bo też tak ludzie robią. Ten automat jest jak najmniej popularny tutaj, jeżeli chodzi o budowę. On może akurat służyć jako stolik i przy okazji jako narzędzie do rozrywki. Z minusów tego automatu, no to musimy posiadać duży ekran.
są to jakieś tam w miarę koszta. Oczywiście, jeżeli chodzi o ekran, tutaj niezbyt możemy iść na ustępstwa. Jeżeli chcemy dość duży stolik, no to przydałoby się tutaj wsadzić jakiegoś LCD-ka, nawet i tam koło 50 cali, czy tam plazmę 50-calową. Gdzieś schowaną za szybą, za plexiglasem. Tutaj stosując stare telewizory CRT, tudzież monitory CRT, maksymalnie nie było tego zbyt dużo, jeżeli chodzi o cale i tak naprawdę 30 czy 32-calowy ekran byłby w przypadku tego stolika niezbyt wielki, choć oczywiście część ludzi może się zdecydować na mniejszy stolik. Dobra, następnym automatem, który znają wszyscy, jest najbardziej popularnym, jest tak zwana szafa. Ja ją tak, może nie będę tutaj w tych odcinkach stosował typowo nazewnictwa związanego z automatami, dlatego żeby większość z Was zrozumiała, o czym mówię, nie będę tutaj rzucał terminami typowo z automatów, tylko będę Wam to przekładał na taki łopatologiczny język. Tutaj mamy taką zwykłą szafę, może też nie za pięknie to narysowałem, ale tak jak mówię, na kolanku. Te szafy tego typu mają swoje plusy i minusy. Pierwszym zasadniczym minusem jest to, że one są naprawdę duże. Ta szafa, oczywiście też wszystko zależy na ilu chcemy graczy robić daną szafę, bo mamy szafę od jednego gracza, możemy sobie zrobić nawet szafę do czterech graczy. Także tych kontrolerów i przycisków musi być na panelu kontrolnym naprawdę dużo, więc musi automat być odpowiednio wielki i odpowiednio szeroki. Jeżeli chodzi o plusy i minusy. Jeżeli chodzi o minus, no to tak jak mówię, jest to, na pewno jest to gabaryt, który będzie zajmował sporą część Waszych pokoi. Jest to na pewno waga, gdzie taki automat potrafi ważyć około 100 kg, także bywa różnie. Ale jeżeli chodzi o plusy, mamy tutaj różne zastosowania, bo jeżeli robimy duży automat, dajmy na to dla czterech graczy, no to możemy zastosować dość duży ekran, tak? Potrzebujemy duży ekran, dobrze by było, żeby to był duży ekran. Gdy mamy zamiar skorzystać z miarę nowych ekranów LCD, tak? No to w tym momencie jest to jakiś koszt, bo włożyć taki 32-calowy telewizor do takiego automatu, no 32-calowe telewizory używane LCD nie są aż tak tanie w tej chwili. Oczywiście możemy tutaj zastosować ze względu właśnie na gabaryty tego automatu stare telewizory CRT. Jak ktoś ma jakąś starą 100-hercówkę, czy tam nawet i stary telewizor normalny 50-hercowy, to możemy sobie zastosować taki z dupą telewizorek, który spokojnie nam się tutaj zmieści. Poza tym następny z plusów tego typu automatu jest to, że mamy miejsce na różne dziwne udziwnienia, tak? W tym przypadku możemy sobie zrobić właśnie tą skarbonkę, stosując tutaj rzutnik z przodu, dajmy na to. A tak jak moi kumple mają w planach, możemy sobie nawet zamontować tutaj beczkę z piwem. Gdzieś tam kranik z boku po prostu na kufelek, tak? Z podestem, że można sobie kufelek postawić i możemy sobie lać spokojnie tutaj piwko, jeżeli ten automat będzie odpowiednio wielki. I trzeci typ automatu, który jest dość powszechnie stosowany, jest to automat, ja go tak nazwę roboczo, żeby każdy zrozumiał, jest to automat desktopowy, czyli biurkowy, który zajmuje stosunkowo mało miejsca i jest najlżejszy. Także myślę, że na tym będę się skupiał, żeby w pierwszej kolejności właśnie budować ten typ automatu. Ja tutaj sobie tak na szybciocha szkicuję. Jak widzicie, oczywiście też ze względu na wielkość, naszą ilość graczy, którą chcemy tutaj zastosować, te automaty ludzie przeważnie robią albo na jednego, albo na dwóch graczy. Jeżeli jest dla dwóch graczy, oczywiście musi być odpowiednio szerszy. Jeżeli jest dla jednego gracza, to spokojnie możemy tutaj kombinować z wielkościami od 14-calowego telewizora, czy tam tudzież monitora, do 19, dajmy na to, czy nawet 22-calowego telewizorka, czy tam monitorka możemy tutaj spokojnie wrzucić. Co Wam mogę dopowiedzieć? Czasy akurat teraz bardzo sprzyjają do budowy takiego automatu, dlatego że strasznie tanie są monitory LCD z poprzednich lat, tak, z wcześniejszych lat. Możemy spokojnie za około 50, od 40 powiedzmy do 60 zł możemy 17-calowy monitor znaleźć gdzieś tam w serwisach aukcyjnych w formacie 4:3, który byłby najlepszy, dlatego że no jednak te gry były w tym formacie. Oczywiście można też zastosować panoramiczne monitory.
jak to lubi, tak? Tutaj dowolność jest różna. Część z Was na pewno ma jakieś starsze monitory LCD, część z Was może kupić taki monitor na jakiejś tam aukcji, czy załatwić od znajomych. Tym bardziej, że ten monitor nie jest jakimś dużym kosztem, dlatego że on nie musi posiadać jakichś mega opcji, nie musi posiadać jakichś mega parametrów, bo spokojnie do emulacji, do tego, co ja akurat będę chciał zrobić, nie wiem, spokojnie wystarczy monitor, który ma nawet rozdzielczość 1024x768, a odświeżanie koło 8 sekund spokojnie, 8 milisekund powinno spokojnie nas zadowolić. No wiadomo, im mniej tym lepiej, ale tutaj kwestia też, żeby zbyt dużo kasy na taki automat nie wydawać. Także jak widzicie, na pewno w przypadku budowy automatu zajmiemy się na pierwszym miejscu właśnie budowaniem automatu desktopowego. W późniejszym czasie na pewno będziemy budować tą szafę, z tym, że ja nie wiem, czy ja będę budował ją tak wielką, czy będę po prostu budował miniaturkę dla syna. Oczywiście, jeżeli chodzi o te wszystkie automaty, one też są różnie rozmiarowo. To, że jest biurkowy, możecie sobie zastosować dość duży monitor. Możecie oczywiście też robić całkiem malutki, taką miniaturkę, która gdzieś tam ma 20 cm szerokości. Choć nie jest to wygodne do grania, oczywiście gorzej jest później z załatwieniem mniejszych kontrolerów, ale widziałem i nawet takich ludzi, którzy stosowali tutaj w tego typu automatach monitory znane, takie malutkie monitory znane z odtwarzaczy DVD, które były z monitorami tam gdzieś samochodowymi, tak? Samochodowe odtwarzacze DVD. Można spokojnie tutaj też taką miniaturkę robić, z tym, że ja myślę, że dla wygody można, ja będę tutaj się stosował do 17-calowego monitora, tudzież do 19-calowego. No i to tyle. Jeżeli chodzi o miejsce tego automatu, tutaj mamy też pewne ograniczenia. Jest problem, jeżeli chodzi o ten desktopowy automat, z założeniem gdzieś wrzutnika. Oczywiście można pokombinować, żeby on był w innym miejscu, z tym, że jeżeli robimy taki mały, kompaktowy automat, no to ten wrzutnik tutaj za bardzo nam się nie zmieści, chyba że będziemy stosować te małe wrzutniki, z tym, że problem jest z załatwieniem ich. Jeżeli chodzi o wrzutniki, no to najtańszym rozwiązaniem są wrzutniki mechaniczne, które można gdzieś tam spokojnie wyhaczyć koło 50 zł. Co tu będziemy potrzebować do takiego automatu? Tak pokrótce, w dużym skrócie, będziemy potrzebować na pewno płyty, z których ten automat się będzie składał. Oczywiście ci, którzy mają kasę bądź są perfekcjonistami, chcą robić ten automat typowo z nowych rzeczy, to sobie te płyty gdzieś tam kupią. Ale wiadomo, Polak potrafi, każdy gdzieś tam na jakimś strychu piwnicy, czy tam gdzieś u znajomych, gdzieś tam jakieś meble niepotrzebne są. Ja akurat, co pokażę Wam w następnym odcinku, gdzieś tam musiałem zmienić szafę, a zapobiegawczo zachowałem sobie płyty, bo już miałem w planach właśnie robienie takiego automatu, więc można stosować płyty z odzysku i uwierzcie mi, że to wcale nie znaczy, że ten automat będzie wyglądał gorzej. Zawsze można użyć pachlówki do drewna do wypełnienia jakichś niedoskonałości. Automat można polakierować, także no problem. No i tak, oprócz płyt, oprócz ekranu, o którym Wam tutaj mówiłem, będziemy potrzebować jakąś dyktę, żeby wyciąć z niej ramkę na ekran. Będziemy też potrzebować jakiś kawałek plexiglasu, za którym ta ramka będzie się znajdować, oraz ja nie będę tutaj może terminami typowo z automatu wleciał, tylko żeby każdy zrozumiał, będziemy robić logo automatu też, które będzie za plexi podświetlane. Co tutaj jeszcze, żebym nie zapomniał? Oprócz tego będziemy potrzebować jakieś podświetlenie automatu. Myślę, że tutaj gdzieś u góry będziemy montować, żeby było tanio, na zasadzie świetlówki. Będziemy potrzebować jakichś głośników. Głośniki można wykombinować naprawdę na wiele sposobów. W tej chwili można głośniki jakieś stare do komputera, w miarę grające, kupić nawet i za 20-30 zł na serwisach aukcyjnych. Możemy zastosować oczywiście głośniki nawet i samochodowe, zależnie kto jakie ma aspiracje i jak duży portfel. Można sobie przymocować w różnych miejscach automatu. Niektórzy montują je tutaj z boku, po bokach, niektórzy je montują od spodu tutaj wystającej tej góry, że tak to nazwę. Także tutaj jest dowolność dość duża. No i teraz zajmijmy się dwoma rzeczami, które będą najbardziej problematyczne. Od tej mniej problematycznej, czyli serca naszego automatu, czyli na czym to wszystko ma hulać. Są ludzie, którzy montują w środku, w takim automacie, konsolę całkiem sprawną konsolę, którą gdzieś tam rozkręcają.
i montują ją sobie tutaj w środku. Co niejednokrotnie, nie wiem, sami sobie musicie odpowiedzieć, czy jest to dla Was dobre, czy złe. Ja spotkałem się ludzi nawet, którzy Pegasusa montowali do tego typu automatów, co troszkę mijało się z celem, bo nakład pracy do tego, żeby sobie zrobić dużego skrzyniowego Pegasusa, jest dość duży, no ale wiadomo, ludzie różne mają pomysły. Oczywiście też ludzie montują różne konsole w środku, z tym, że są problemy później ze zmianą nośników w tych konsolach, znaczy może nie tyle z nośników, ale no ogólnie po prostu, jeżeli ktoś chce zmienić grę, dajmy na to, no to jak płyty będzie wkładał, jest to problematyczne. Są ludzie, którzy montują tutaj też laptopy, z tym, że robimy odpowiednie mniejsze te automaty. U góry mamy ekran, matrycę z laptopa, tutaj mamy w tym momencie klawiaturę. A takim najbardziej uniwersalnym, najczęściej spotykanym sposobem jest tutaj montaż peceta. Peceta, który będzie nam w stanie usiągnąć większość emulatorów. Wszystko zależy od tego, na czym chcecie się skupić, czy chcecie emulować w miarę nowe gry 3D. Do tego jest potrzebny dość mocny pecet. Czy chcecie po prostu sobie zrobić na zasadzie powrotu do przyszłości, czyli tak jak ja akurat mam w zamierzeniu zrobić automat, który będzie ciągnął gry, który uciągnie gry z lat 80., 90. i wczesnych 2000., czyli praktycznie od automatów takich typowo spotykanych w wozach drzymały z tamtych lat, przez emulację konsol od przenośnych jakichś Game Boy, Neo Geo Pocketów, Sega Genesis, przez przeróżne konsole stacjonarne, które w tamtych czasach były, praktycznie od emulacji NES-a, czyli swoistego Pegasusa, przez SNES-a, sprzęt od Sega, Mega Drive, czy nawet do PlayStation, tak? Także zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Będziemy potrzebować tego kompa. Myślę, że to też nie jest jakieś mega problematyczne, bo w tych czasach, jak nie wy macie jakieś tam pozostałe części, bo wiadomo, no czasy są jakie są i ludzie zmieniają komputery. Komputery bardzo szybko się starzeją, więc na pewno gdzieś tam ktoś z Was jakieś pozostałości po zmianie komputera, bądź może całe działające komputery posiada, a jak nie to znajomi, a jak nie, to naprawdę można zestawy komputerowe do 200 zł nawet wyhaczyć, które są w stanie uciągnąć dość wiele. Kartę graficzną, która dajmy na to uciągnie jakieś tam już gry 3D, można spokojnie wyhaczyć za około 50, 60, 70 zł. Płytę główną z procesorem i razem z RAM-em, takie komba ludzie sprzedają, jakiś procesor dwurdzeniowy plus 1 giga RAM-u dajmy na to, plus płyta oczywiście, można spokojnie to znaleźć w okolicy 100 zł, oczywiście gdy będziemy się skłaniać koło tam powiedzmy 200 zł, 250 zł, no to kupimy odpowiednio lepszy komp. Oczywiście do tego będziemy potrzebować też zasilacz, będziemy potrzebować tutaj też takich pierdołek, o których teraz mi do głowy przechodzą, będziemy potrzebować taki przedłużacz, czyli złodziej na kilka gniazdek, będziemy potrzebować dość trochę kabli, parę metrów kabli, najlepiej różnokolorowych, żebyśmy sobie mogli rozgraniczyć montaż kontrolera, do którego przejdziemy zaraz, za moment. I co tam jeszcze? Można też wykombinować jakiś wiatrak, który będzie nam, odpowiednio duże wiatraki lub wiatrak, który będzie nam odprowadzał ciepłe powietrze z tej budy na zewnątrz. No i myślę, teraz przejdziemy do najbardziej problematycznej rzeczy, która jest u nas do załatwienia, czyli kontroler. Kontroler, którym będziemy się posługiwać, bądź kontrolery, jeżeli chcecie to robić na szerokość dla dwóch graczy, troszkę szersze. Największym problemem u nas jest załatwienie przycisków i załatwienie joysticków, dlatego że nie znam ani jednej polskiej firmy, która zajmuje się tym tak naprawdę zawodowo. Gdzieś tam w serwisach aukcyjnych można od czasu do czasu wyhaczyć nawet i nowe joysticki, ale na to trzeba polować, tak samo jeżeli chodzi o przyciski. Z tym, że trzeba uważać, bo czasami się pojawiają jakieś stare części, niejednokrotnie ze zużytych, mocno wyświechtanych, wytrzaskanych automatów, które gdzieś tam ileś lat stały, zostały zniszczone i po prostu części z demobilu, z demontażu trafiają właśnie na aukcję, też można się przejechać, także z tym trzeba uważać. Jeżeli ktoś dysponuje jakąś gotówką, i to jest najlepsze rozwiązanie, tutaj jedyny największy koszt oprócz komputera w tym automacie to jest właśnie zakup całego zestawu z zagranicznej strony. Ja Wam, jeżeli będziemy już przy tym odcinku o montażu
podzespołów kontrolnych, że tak to nazwę, to podam Wam kilka linków sklepów, których profesjonalnie ludzie zajmują się sprzedażą tego typu rzeczy, także będziemy mogli wybierać z multum ilości przeróżnych joysticków, przeróżnych przycisków z poświetlaniem, niepodświetlaniem, o różnych kształtach, o różnych średnicach, o różnych kolorach. No i to może kosztować nawet parę ładnych stówek, także tutaj skupimy się w tym odcinku, gdy będziemy właśnie tu przy montażu tego, to w tym momencie myślę, że będziemy się tym zajmować troszkę bardziej dokładnie. No i ostatnią rzeczą, nie mniej problematyczną, która tutaj jest, jest połączenie tego wszystkiego z PC-tem, jeżeli chodzi o kontroler. Tutaj mamy trzy szkoły. Jedną ze szkół najprostszą, ale oczywiście jak to bywa najprostszą, czyli wymagającą najwięcej pieniędzy, jest zakup urządzenia zwanego kontrolera, zwanego iPakiem. Jest to kontroler, który jest zrobiony specjalnie do tego celu przez firmy, które zajmują się tego typu rzeczami. Jest to dość droga rzecz, w okolicy 100 zł, plus do tego trzeba liczyć koszty przesyłki. No, to jest mniej spotykane u nas, ale od czasu do czasu gdzieś na jakichś serwisach się to pojawia. Oczywiście można coś takiego zakupić w tych sklepach specjalistycznych z różnymi wyjściami z tego iPaka. Mamy tak naprawdę specjalnymi interfejsami, które będą pasować czy do PlayStation 2, czy do Xboxa 1, czy do PlayStation 3, czy do Xboxa 360, czy do PC-ta standardowo. My zajmiemy się pozostałymi dwoma. Jeżeli chodzi o budowę automatu u nas w Polsce, to tak naprawdę stosuje się dwie rzeczy. Jedną z rzeczy jest hakowanie klawiatury, czyli odpowiednie przerabianie bebechów klawiatury, żeby nam podeszło to pod automat. A ja ze swojej strony zajmę się trzecim sposobem, najbardziej prostym i najtańszym moim zdaniem, najbardziej takim uniwersalnym, czyli montaż elementów tutaj kontrolera za pomocą joypada. Joypady do peceta, bo akurat na pececie będzie ten automat stać, można zakupić naprawdę w bardzo tanich cenach. Niejednokrotnie na serwisach aukcyjnych są sprzedawane dość fajne kontrolery. Tutaj nam będzie zależeć na płytce, przyciski, trwałość przycisków, trwałość gałek nas kompletnie nie będzie interesować. Nas interesuje płytka z tych joypadów. Także przyciski, joypady wieloprzyciskowe, które posiadają około 10 przycisków, można spokojnie zakupić nawet i od 10 do 25 zł. Można już porządny, nadający się do tego typu konstrukcji joypad nabyć. Także jak widzicie, czyli łącznie będzie to od 30 do 60 zł płytki spadów. Ja mówię oczywiście porządny joypad, nie chodzi tutaj do używania, tylko porządny joypad, w sensie chodzi mi o tą płytkę. No i na tym się tutaj zamkniemy. Także ci, którzy będą chcieli budować sobie taki automat, niech przemyślą, którą konstrukcję będzie dla nich tutaj najbardziej odpowiednia. Ja będę się skupiał na tej desktopowej. Gdy skupiam się na tej desktopowej, oczywiście większość rzeczy będzie tutaj pasowała spokojnie do takiego automatu dużego, standardowego kabinetu. Więc ci, którzy się będą interesować budową któregoś z tych dwóch automatów, będą spokojnie mogli sobie te odcinki u mnie oglądać. Różni się to tylko praktycznie gabarytem, z tym, że troszkę inne problemy mamy tutaj w przypadku różnych dodatków w dużej budzie, bo ci, którzy będą chcieli sobie robić automat na zasadzie wrzutnika, czyli dużą skarbonkę, będzie też problem właśnie z podłączeniem wrzutnika. Będzie też tutaj akurat możliwość zastosowania większego telewizora, gdzie ludzie często i gęsto go rozbierają, a my tutaj będziemy stosować się do tego desktopu. Także myślę, że na tym pierwszym przegadanym odcinku skończę. Ja Was wszystkich z tego miejsca pozdrawiam. Mam nadzieję, że część ludzi zainteresuje się tutaj tym tematem. Jak chcecie, piszcie w komentarzach, oceniajcie, może macie jakieś sugestie, pytania. Ja mam nadzieję, że dzięki tej serii, między innymi, wiem, że kilka ludzi taką serię planuje, ale ta gałąź gamingu, która właśnie jest związana z automatami, które zanikają, jakoś tam przetrwa w niektórych domach takich entuzjastów jak ja, jak część z Was na pewno jest, którzy będą próbować kombinować, żeby coś takiego zbudować. Także żegnam się z Wami, ludziska, do następnego odcinka. Trzymajcie się, hej!